Wypadek miał miejsce na 306 kilometrze drogi S3 między Legnicą a Jaworem. Z rozbitego busa kierowcę wyciągnęli strażacy. Kierujący pojazdem marki Volkswagen nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Uderzył w tył naczepy pojazdu ciężarowego marki DAF. W wyniku tego zdarzenia kierujący 21-letni kierowca Volkswagena doznał ciężkich obrażeń ciała. W dalszym etapie policyjnych działań ustalono, że kierowca był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został przebadany również narkotesterem, który wykazał pozytywny wynik na zawartość w organizmie amfetaminy. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.